W ostatnim roku w ministerstwie podjęliśmy kilka, jak sądzę, dobrych decyzji finansowych dotyczących Wałbrzycha i okolic. Na przykład przeznaczyliśmy 346 tysięcy złotych na zamek w Książu na roboty remontowe, pokrycia dachowego skrzydła północnego i zachodniego, 350 tysięcy złotych na kościół Aniołów Stróżów w Wałbrzychu na kontynuację remontu również dachu, 200 tysięcy złotych na zakup nowych instrumentów dla Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu. Prosiliśmy marszałków województw, wszystkich województw w Polsce, o przedstawienie dodatkowych ofert na inwestycje w ramach kontraktów terytorialnych, ponieważ chcemy po prostu środki europejskie, które są w dyspozycji ministerstwa w tej nowej perspektywie 2014-2020 postarać się szybciej wydać. I te kontrakty terytorialne są nam bardzo pomocne, jeśli chodzi o użycie tych środków. I muszę Państwu z radością oznajmić, że 6 projektów z Dolnego Śląska zostało zarekomendowanych. Mówimy o właściwie takim nowym budynku, czy nowej inwestycji przy Operze Wrocławskiej. Mówimy o 19-wiecznym zespole pałacowo-parkowym, który ma zamienić się w Centrum Kultury w Jeleniej Górze. Mówimy o renowacji hali spacerowej i muszli koncertowej w Szczawnie Zdroju, o czym tutaj z burmistrzem rozmawialiśmy. To jest projekt dobrze przygotowany na 9 milionów złotych. Mówimy o odbudowie budynku teatru imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie, projekt na ponad 20 milionów złotych. Mówimy o restauracji obiektów zabytkowej palmiarni tutaj w Wałbrzychu, etap drugi, ponad 20 milionów złotych. I mówimy o konserwacji i rekonstrukcji wystroju salonów barokowych Zamku Książ w Wałbrzychu, prawie 10 milionów złotych. To są projekty, które jest szansa, że będą wpisane do kontraktu terytorialnego po negocjacjach, które będzie prowadził minister rozwoju z marszałkiem województwa. Żyjemy w przeświadczeniu, że Wałbrzych, Świdnica, Henryków, Siebodzice są widoczne z pozycji Warszawy. Dla nas Wałbrzych to początek Polski, a nie jak to się w Warszawie zwykło mówić, koniec Polski, więc zapraszamy serdecznie w te gościnne progi. Dziękujemy za wsparcie i prosimy o więcej.